Biografia Ryszarda Kapuścińskiego, Kapuściński Nonfiction, od momentu wydania wzbudziła wściekłość salonów. Pomimo, iż Artur Domosławski, jej autor, jest człowiekiem jak najbardziej, mówiąc partyjnym językiem, po linii i na bazie. Tym, co wzbudziło wściekłość, było grzebanie w lustracyjnych sprawach sławnego, wielkiego reportera i jednego z autorytetów salonu, człowieka, który współpracował i ze służbami polskimi, i ze służbami sowieckimi, i na dodatek jeszcze w interesie światowego komunizmu zwyczajnie kłamał o tym, o czym pisał rzekome reportaże. Teraz ta książka zniknie z rynku księgarskiego, nie na mocy wyroku sądowego, bo nie zapowiadało się, aby sąd mógł jej zakazać, ale na mocy ugody, którą zawarł wydawca, Świat Książki, z wdową. Kluczowe do zrozumienia sprawy jest to, że wydawca zmienił właściciela. Wydawnictwo Świat Książki zostało wykupione przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Bukowy Las. Nie można znaleźć w internecie, kto jest jej udziałowcem czy założycielem, ale być może uda się to wścibskim dziennikarzom ustalić. I ta spółka doprowadziła do takiej oto sytuacji, że książka nie może być wydawana, chyba że bez tych czterech rozdziałów, których usunięcia autor nie chce i nie zgadza się na to, aby do tego doszła. Wydawnictwo Świat Książki po zmianie właściciela będzie zatem psem ogrodnika, który do roku 2017 uniemożliwi polskim czytelnikom, jeśli jeszcze oni się w tę książkę nie zaopatrzyli, zapoznanie się z biografią Ryszarda Kapuścińskiego. Czy Państwu coś to przypomina? Mnie, jako byłemu pracownikowi Rzeczpospolitej i Tygodnika, uważam, że oczywiście przypomina historię zmiany właściciela tych gazet. Czekam tylko na głosy tak zwanych dziennikarzy z Gazety Wyborczej, którzy będą dowodzić, że wszystko jest świetnie. Prywatny właściciel ma prawo robić co chce, nawet wielki bestseller schować pod sukno na 4 lata, bo tak mu jego prywatny interes podpowiada. No, ale jeśli nie chcemy szukać podobieństw w Polsce, to jest jeden kraj, w którym takie narzędzia właścicielskie wykorzystywane są regularnie i z wielkim powodzeniem. To oczywiście Rosja, rządzona przez Władimira Putina. Władimir Putin zawsze może powiedzieć: ja coś cenzuruję? Nie, to prywatni właściciele nie chcą, aby rozpowszechniane były jakieś bzdury w należących do ich mediach czy w należących do nich wydawnictwach. To samo dokładnie mogą powiedzieć ludzie rządzący III Rzeczpospolitą. My coś cenzurujemy? Nie! Prywatni właściciele. A kto decyduje o tym, kto jest prywatnym właścicielem mediów? To o to lepiej, drogie dziateczki i kochana młodzieży, nie pytajcie, bo zresztą łatwo się domyślić.